Jest rozmowa z panem wójtem gminy Wadowice Górne, z panem Stefanem Rysakiem. Panie wójcie, jakie ważniejsze przedsięwzięcia, wydarzenia o charakterze społeczno-gospodarczym w ciągu ostatniego roku miały miejsce w gminie Wadowice Górne? Osiągnięcia z dziedziny gospodarczej, oświatowej, kulturalnej, które należało, oceniamy w tym momencie, nie są może dużymi osiągnięciami, dlatego jeszcze jak gdyby oceniamy półrocze, czyli jeśli chodzi o inwestycje, to są inwestycje w toku, a i zakończone te inwestycje są w nie tak też ilości dużej, bo rozmach inwestycyjny w tym roku następuje. Ale wykonaliśmy inwestycje o charakterze remontowym, motoryzacyjnym, mam tutaj na uwadze OSP Jamy, gdzie budynek docieplono, wykonano nową elewację, przed tym budynkiem urządzono, utwardzono miejsca parkingowe. Przy OSP w Kawęczynie rozbudowano budynek o część garażową, a w tym momencie jest modernizowana świetlica przy OSP. Zakupiono nowy samochód lekki dla OSP Grzybów, z którego to strażacy niezmiernie się cieszą, że była to jedyna jednostka bez samochodu bojowego. W tej chwili po prostu taką jednostka dysponuje takim sprzętem. Zakupiono wydajną pompę dla OSP Wadowice Dolne, to wysokowydajną, czyli możliwość wypompowywania wód w przypadku podtopień, a szczególnie jeśli chodzi o zalane obiekty kubaturowe. Mamy również inwestycje przygotowane do realizacji. Jutro, 28, odbędzie się przetarg na zaplecze sanitarno-gospodarcze przy kompleksie boisk sportowych Orli 2012. Złożyliśmy wnioski z lokalnej grupy działania na urządzenie placów rehabilitacyjnych przy kompleksie boisk sportowych przy gimnazjum, jak i przy szkole po Sekolnicach Dolnych. Złożyliśmy także wniosek do realizacji na rok 2014 na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wadowicach Dolnych przy szkole podstawowej o nawierzchni sztucznej, czyli w Wadowicach Dolnych jest plac zabaw połączony z placem rehabilitacyjnym dla dorosłych, jak i kompleksem boisk. Planujemy, że w Wadowicach Dolnych przystąpić końcem tego roku do projektu na salę sportową. Ja tak, to są... Wydarzeń kulturalnych, to tutaj w tym półroczu by należało wymienić jak powiatowy przegląd kapel ludowych, jak Dni Wadowic Górnych, dożynki gminy, które odbyły się w miejscowości Jamy. A w zakresie infrastruktury, powiedzmy sobie, drogowej czy komunalnej? Z infrastruktury drogowej, co należy tak zaliczyć, że udało się nam przekonać Zarząd Powiatu Mieleckiego, by droga w Jamach została zgłoszona jako pierwsza na liście dróg powodziowych i ta droga bez udziału środków gminy została ta droga zgłoszona. Powiat dostał środki, została ta inwestycja już wykonana. Na rok następny planujemy z tak zwanych środków schetynówek dokończyć drogę Jamy do drogi wojewódzkiej, to jest
to jest ponad 2,5 km. Część tej drogi przebiega przez gminę Radomyśl. Myślę, że z burmistrzem Radomyśla i z powiatem opracujemy, zrobimy odpowiedni montaż finansowy, gdzie po prostu przy środkach dotacyjnych byłaby ta droga przy małym nakładzie w granicach 150 tysięcy złotych, by ten odcinek mógł być wykonany i byłaby to ostatnia droga powiatowa w gminie, a mamy tych dróg 58 km, po prostu gdzie na każdej z tych dróg został położony dywanik asfaltowy. No i w przyszłości nas czeka już remonty tychże dróg. Takim tematem gorącym ostatnio to była gospodarka odpadami. Jak tutaj rozwiązaliście te sprawy? Byliśmy pierwszą gminą w powiecie, która przystąpiła do przetargu gdzie została ta ustawa, weszła w życie i jest realizowana. W Radomicach segregacja, zbiórka odpadów trwa od szeregu lat i społeczeństwo nie jest to dla nich zaskoczenie w odnośnie segregacji i właściwego gospodarowania odpadami, i za co tutaj serdecznie mieszkańcom dziękuję za takie podejście ekologiczne. Mając na względzie też i to, żeby koszty, żeby opłaty nie były wysokie, bo przyjęliśmy stawkę od gospodarstwa, zasugerowaliśmy też i na wnioski mieszkańców, radnych, że transport będzie ograniczony, częstotliwość wywozu będzie po prostu mniejsza. I tu żeśmy chyba popełnili to taki błąd, że jak chodzi tu o tworzywa sztuczne, że ja w tamtym systemie wywoziliśmy co miesiąc, tu żeśmy przyjęli zasadę w regulaminie, że będziemy raz na kwartał. No jednak tych odpadów tworzy sztuczne jest naprawdę dużo. W tej chwili mieszkańcy gromadzą te odpady w workach, mają problemy z ich przechowywaniem. Dlatego będziemy z firmą w tej chwili transportową, w tym przypadku SMPGK, Mielec, rozmawiać, żeby tą częstotliwość zwiększyć. Może wrócić raz na miesiąc, a może raz na dwa miesiące, bo by to przechowywanie tych odpadów w tych workach po prostu było po prostu w krótszym czasie. Czy wprowadzenie tych nowych zasad poprawiło czystość w gminie, czy ograniczona jest liczba dzikich wysypisk, czy może w ogóle znikły takie wysypiska? Myśmy na przestrzeni minionych lat byśmy się uporali już, jeśli chodzi o dzikie wysypiska. Były gdzieś pojedyncze, gdzieś się trafiały, ale to podejrzewam, że były to nie przez naszych mieszkańców, a często były to śmieci przywożone z zewnątrz, ale nie było to, że tak powiem, nagminne. Przy współpracy z przewoźnikiem, z MPGK, były te wysypiska też likwidowane. Były bardzo przyjęte przez niektóre miejscowości, szczególnie na wiosnę, sprzątanie wsi organizowane przez sołtysów i jak gdyby rowy przydrożne, zagajniki, włączała w to się młodzież i po prostu były te miejscowości, że tak powiem, po zimie doprowadzone do porządku. Gmina Wadowice ma bardzo dużo zarejestrowanych firm, także dużych, rolno-przetwórczych. Ostatnio był tutaj wicepremier, minister przemysłu, pan Piechociński. Jak pan ocenia takie wizyty i jak one, że tak powiem, pomogą gminie w jej rozwoju gospodarczym? Wizyta ministra gospodarki, wicepremiera Piechocińskiego nie była przypadkiem dla Wadowic. Zostaliśmy z pewnością też i zauważeni w powiecie, że
jeśli chodzi o przemysł, jeśli chodzi o zakłady pracy. No jesteśmy tą gminą, która w tymże zakresie ma duże osiągnięcia. Mamy firmy, jeśli chodzi o liczbę, to jest ponad 150 firm. To są firmy jednoosobowe i wieloosobowe, ale mamy firmy, gdzie zatrudnia się, licząc to na setki, czyli mam tutaj na myśli takie zakłady jak zakłady mięsne dobrowolskich, jak też i zakłady o charakterze metalowym, ślusarskim, zakłady państwa Jeżów, czy przetwórstwo i wyroby z gum. Z gumy to prowadzone przez pana Roga. Jak pan ocenia tutaj wsparcie także radnych sejmików województwa podkarpackiego, kogo mógł pan tutaj wymienić z tych radnych, którzy też gminę wspierają w ich jej działaniach? Tak, ostatnie, ja tu powiem to w ten sposób, że Jan Tarapata, który jest radnym sejmiku wojewódzkiego, no, bardzo często wizytuje i bywa w naszej gminie i jest wielkim orędownikiem naszych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i też i planów na przyszłość. Przecież jeśli chodzi o most na Wisłoce i dojazdy do tegoż mostu, to też mają związek z Wadowicami, z gminą Wadowice, gdzie po prostu też tą uciążliwość dojazdu do Mielca też i Wadowice odczuwają. I po prostu jest to i jak gdyby dojazd do autostrady w przyszłości przez gminę Radomysz do Lisiej Góry. To też jest wielkim orędownikiem Jan Tarapata tejże drogi wojewódzkiej. Pozdajemy sobie sprawę, że dojazd do autostrady to jest to i nie będzie się odbywał właśnie tą drogą, a ona jest no, naprawdę jest w złym stanie i ona no, wymaga modernizacji i remontu, by ten dojazd był wygodny. Również z panem wicepremierem tutaj był pan radny Kawa. Jak pan ocenia jego, że tak powiem, wsparcie dla gminy? Tak, ja sobie dużo obiecuję po Mariuszu Kawie i życzę mu i kibicuję mu, by zdobył mandat senatora, bo wiadomo, że na ten moment mandat ten umocowany jest w koalicji sprawującej władzę w tej chwili. Jest mi często potrzebne spotkanie z ministrem z różnych szczebli i wiem, że senator Kawa mi w tym pomoże. No, nie pomoże mi to senator, który jest umocowany na ten moment w ławach opozycyjnych i dlatego też no nie ukrywam, że życzę, by Mariuszowi Kawie się powiodło dla dobra gminy Wadowice Górne. My doświadczyli, jak na przestrzeni minionych lat, jak właśnie ważne jest, mając kogoś osobę we władzach poza gminą, to mam tutaj na myśli marszałka byłego Leszka Deptułę, czy po prostu zawsze z Wadowic wywodzili się posłowie. Tutaj mam na myśli Antoniego Rybaka, czy Bronisława Burego, którzy po prostu przyczyniali się na przestrzeni minionych lat do rozwoju małej ojczyzny, nazwa gminy Wadowice Górne. No właśnie, świętej pamięci poseł Leszek Deptuła większą część życia spędził na terenie gminy Wadowice Górne, niezawodowego i osobistego. Jak, że tak powiem, jego pamięć jest tutaj kultywowana i jak ona wpływa też na powiedzmy sobie wiedzę o gminie szerzej w powiecie i w Polsce całej?
Gmina Wadowice Górne szanuje potomnych i dorobek poprzez to, że obiektom nadaje im ich imiona. Ale przede wszystkim, jeśli chodzi o budynki oświatowe, i tutaj wspomnę, że budynek szkolny, szkoła o Woli Wadowskiej nosi imię u Bolesława Stachonia, który to zasłużył się w okresie II wojny światowej, walcząc o wolność. Szkoła podstawowa w Wadowicach Dolnych nosi imię księcia Stanisława Początka, który to posługę kapłańską pełnił na Ukrainie jako ksiądz. Po prostu wpisał się w pamięć miejscowej społeczności i szkoła nosi te imię. I idąc tym tokiem myślenia, społeczeństwo, najpierw gimnazjum, uczniowie, później Rada Gminy podjęła uchwałę, że imię gimnazjum powinno nosić imię Leszka Neptuny. Czyli nie zapominamy o tych, którzy wnieśli dużo dla naszej gminy. No, dziękuję bardzo.